Przede wszystkim, znowu punkt 7. To dalszy ciąg Arkanum, przypowieść o maszynach i magii. Otóż, musimy rozwiązać zagadkę truciciela w Quintarze. Na razie mamy jedyny trop, więc przepadajmy go trochę bardziej, można powiedzieć, w detektywistyczny sposób, jeżeli to można tak ująć. Ale dobra, stańmy sobie tutaj, podajemy sobie, że obserwujemy widoki przez jakieś 4 godziny. Ta, Iwory dalej tam jest. Iwory to właśnie ten... Ta żona. To czekam jeszcze godzinkę. O! No. Do widzenia pani. Pani elfce. I zobaczmy. Ej. Tego nie byłem przygotowany. Mhm. To mi się przyda z powrotem. Magnus, dzięki. Virgil, czy może otworzysz? Nie, otworzysz. A, teraz jest zablokowany. Świetna robota, Virgil. Tak lepiej, mam nadzieję, że nikt tego nie usłyszał. Virgil, bardzo uszkodziłeś sobie broń. Bardzo trudno. Musieli ją naprawić. Mam nadzieję, że strażnicy się nie wkurzą za to. Ale mamy. Ta fiolka wciąż zawiera ślady trucizny, która kiedyś w niej była. Kiedyś w niej była, opowiadacie. Okej. Gdzie są coś strażnicy? Mam nadzieję, że się nie wkurzyli na mnie. Halo? Dalej mnie lubicie? Okej. Okay. Dobra. Więc wszystko jest okej. Okay. Więc możemy pójść i oskarżyć pewno państwo elfów o niezbyt miłe poczynania wewnątrz miasta. Okej. Okay. Oto dowód, że powinniście skazać Sherpa. To niemożliwe. Elfy nie zabijają się nawzajem. Powinienem... Elfy nie zabijają się nawzajem. To się po prostu nie zdarza. Powinienem był się domyślić. Mieszkali razem w jednym domu. Zachowywali się tak, jakby byli małżeństwem. Co ci chodzi? Nasza osada jest naszą rodziną. Za młodu niektórzy z nas mogą oddawać się romantycznym porywom, ale żaden szanujący się dorosły elf nie oddziela się w ten sposób od reszty mieszkańców. To zakłóciło życie całej społeczności. Sherp wyraźnie zamierzał zniszczyć porządek społeczny. Wiedziałem, że coś takiego musi się w końcu wydarzyć. Te dziwaki próbują zniszczyć Quintarę swoim małżeństwem. Teraz wszystko jest jasne. Rozumiem, że teraz wypuścisz Jorumonda. Oczywiście, jest wolny. Wyślę też parę osób, które... żeby aresztowały tego anarchistę. Haha, dobra. Czas już na mnie. A właśnie, ile możemy mieć towarzyszy? 4. Czyli 1, 2, 3 i 4. Dziękuję za oczyszczenie mojego mienia. Och, nie ma za co. A ta laska, którą ci obiecałem, zawsze będziesz miłym gościem w moim domu. Nie zamierzasz stąd odejść, kiedy już Raf już nie żyje? Z pewnością dostatecznie szybko opuszczę to miasto. Czy najpierw muszę się zdecydować, dokąd pójść, prawda? Może więc ruszyłbyś ze mną na poszukiwanie przygód? Doskonały pomysł! Byłoby ogromnie szczęśliwym, mógłbym podróżować przy twoim boku, panie. Okej, okay, dobra. Jeszcze zróbmy miejsce na tu jego laskę. I zobaczmy, cóż to za laska. Punkty trafienia plus 25. Znaczy, że częściej trafia. Ale my mamy tak dużo walki wręcz, więc nam to niepotrzebne. Ale ty za to nie masz laski, więc trzymaj.
Zobaczmy, co ten Juromont może nam zaoferować. Ma dużą kondycję i siłę woli już nam wymaksowaną. Inteligencję też nie zgorsza. Punkty zmęczenia również trochę przypakował. Siłę ma troszkę mniejszą i charyzmę, ale kogo to obchodzi? Zdolności nic. Z technologii nic. Za to z magii ma... Wow, ma całą magię ognia. Już od razu na 20 poziomie. No i... A, jeszcze ma... Wow, ma całą magię mocy już. Uderzenie pioruna, dezintegrację, ścianę mocy. Nazwijcie, on to ma. No i to tyle. Tak. Trzeba jednak wspomnieć o pewnej niedoskonałości Jormunda. Otóż jest krasnoludem. Krasnoludy mają rasową karę do magii. Znaczy, że każde zaklęcia, które rzucają, kosztują dwukrotnie więcej zmęczenia. Tak. Niewesołe jest życie krasnoluda maga. Ale okej. Jormund to spoko gość, więc przyda nam się. Mógłbym mu w sumie oddać tą szatę jemu. W sumie tak może mogę nawet uczynić, chociaż nie, w sumie on potrzebuje małej szaty, tak? Nie to. Tak, on potrzebuje małej szaty, więc nie mogę mu nic dać, ale niech trzyma swoją laskę z powrotem. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Okej, dobra, czekajmy do rana. Zobaczmy, czy jest jeszcze w Quintarze coś ciekawego do... Jako kelner możesz mówić na mnie Faun. Czym się tu zajmujesz, Faun? O! Nie powiedziałam, jestem przyzwyczajona do tego, wszyscy wiedzą, kim jestem. Jestem mistrzynią leczenia. Okej, nie potrzebuję mistrzostwa leczenia. A tu nikogo nie ma. To jest jakaś elfka. Oczywiście, w twoim języku nazywam się Whisper. Czy mogę zapytać, kim ty jesteś? Nazywam się Punio. A jestem tu przyjazdem. Poznaję tutejszy klimat i takie tam... O, tak, Quintara to dosyć nietypowe miejsce na odwiedziny. Cóż, niech ci tak będzie. Czy mogę ci pomóc? Czym się zajmujesz? Myślę, że można powiedzieć, że jestem naukowcem. Tylko szak, gdyby ktokolwiek usłyszał. Jak mówię, zrzuciłbym je na ziemię. Naukowcem? Jaką dziedzinę nauki studiujesz? Cóż, bada tutejszą florę i faunę. W migotliwym lesie żyje wiele dziwnych i magicznych stworzeń i nikt jeszcze nie poważnie nie zajął się ich skatalogowaniem i zbadaniem ich lokalnych własności, więc tym się zajęłam. Jakie stworzenia właśnie badasz? W zasadzie kataloguję wszystkie spośród wielu rodzajów błędnych ogników. Według ich esencji już prawie skończyłem, lecz nie mogę zdobyć próbki żadnego spotkanego ognika Volara. Co to jest ognik Volara? Ognik Volara to szczególny rodzaj błędnego ognika, bardzo rzadko spotkany i niezwyczaj wrogo nastawiony. Można go rozpoznać po błękitnym zabarwieniu. Błękitne ogniki mają rozmaite barwy, lecz tylko ogniki Volara są niebieskie. Ogromne, trudno było mi znaleźć jakiegokolwiek i zebrać jego esencję. Co rozumiesz przez esencję? O co chodzi z tą esencją? Dobra, mogę ci jakoś pomóc? Otóż mógłbyś mi pomóc. Ostatnio jestem bardzo zajęta i nie miałem czasu zapalać nogiki. Gdybyś mógł mi przynieść trochę esencji błędnego ognika Volara, to ja mogłabym ci zaoferować magiczny zwój. Byłbyś tym zainteresowany? Okej, zrobię to i wrócę tu. Co cudownie, jeżeli pobłąkasz się po migotliwym lesie dostatecznie długo, na pewno natrafisz na jakieś ogniki Volara. Okej, dobra. Mamy jakąś esencję. Tylko pytanie, czy to te właściwe. Są zwykłe esencje błędnego ognika. Ciekawe, czy tym będzie zainteresowana. Nie. Więc nie. Dobra. No to poszukajmy jeszcze czegoś innego w tej Quintarze. Myślę, że... O, jakaś skrzynia zamknięta. Nie próbujmy jej otwierać. Zawsze się to źle kończy.
A ty kim jesteś? Mam bardzo długie imię, lecz w naszym języku zwał mnie Elumen. Miło mi cię poznać, czym się tu zajmujesz. Jestem rzemieślnikiem, pracuję w drewnie i metalu. Okej, to mamy jedną rzecz do niego. Tylko najpierw wezmę sobie tą mirtylową blachę, którą ma Magnus. Ponieważ będzie ona mu potrzebna. Ej. Powinien on mieć jakieś chyba zadanie. Może właśnie skopałem to, że tak szybko z nim przerwałem rozmowę. Ale powinien on mieć zadanie nadanie mu mirtylowej blachy, więc nie wiem czemu tego już nie ma. No cóż, trudno. Moglibyśmy mu sprzedać trochę rzeczy. Ale na przykład nie to. Trudno. Magnus, trzymaj swoją mirtylową blachę z powrotem. No cóż, to w takim razie chyba wszystko, co moglibyśmy tu zrobić w komentarze. Trzymałem tą mirtylową blachę z nadzieją, że będę mógł mu oddać ją. Ale skoro jej nie potrzebujemy, to możemy ją przerobić na klucz. Na żelazny klucz. No i zniknął nam w kluczach, więc tyle go zobaczyliśmy. I okej, dobra. Chyba wszystko, co mogliśmy czynić w komentarze. Zabierajmy się stąd. Do Tarantu. Moglibyśmy się, tak jak mówiła ta elfka, pokręcić trochę po Quintarze, znaczy po migotliwym lesie. Może akurat spotkamy tego błędnego ognika. Może nie. Jak nie, to trudno. Jeszcze kiedyś tu wrócimy. Okej. Miłe wilczki. Kurczę, muszę przyznać, że ten gość jest duży. Waramon. Na tle reszty naszych postaci. Mam na myśli. Okej. Ruszajmy do Uniwersytetu Taranckiego. Tak. Mamy tutaj jakąś sprawę. O, na przykład ten starożytny sejf. O, patrzcie, jest otwarty. Są trzy żelazne bębny. Może się tego nie domyśliliście, ale otworzyłem go właśnie tym kluczem, który wykraftowaliśmy sobie. Magnus, podtrzymaj to. I miejsce głosów. Okej. Musimy to odwiedzić. Magnus, podtrzymaj również to. I to chyba na razie tyle. Na uniwersytecie. Moglibyśmy również... No, gdzieś na uniwersytecie również się to znajduje książka traktująca o bogach Tarantu. O, świetnie. Znowu Skype. Czekajcie chwilę. Tak. Wybaczcie za to.
Tak, archiwum danych osobowych. To nas interesuje w obecnym chwili. Wow, ale to całkiem brzydkie szczury. Safe jakiś. Czekaj, co może się znajdować w sejfie? Archiwum danych osobowych. Chyba nigdy się nie dowiemy. Co to mamy inną rzecz, którą musimy się dowiedzieć. Pozwolisz, że zadam jeszcze kilka innych pytań. Czy mogłaby dla pani dla mnie kogoś zlokalizować? Tak. Renforda Terwillingera. Przykro mi, proszę pana, ale nikt o tym nazwisku nie mieszka w Tarancie. Powiedziano mi, że mogę go znaleźć w Tarancie. Niestety spis nie jest 100% skuteczny. Może warto byłoby sprawdzić wcześniejsze dane. Tak, może powinniśmy. Jak daleko przeszłości chce pan szukać? Okej, powiedzmy, że 5 lat temu. Nie ma. Okej, wcześniejsze daty. 5 do 10 lat temu. Nie ma. To może 10 do 50 lat temu. Nie ma. Okej, wiecie co? Raven powiedziała, że spotkała go w czasach swojej młodości, a ona jest elfem, więc... Ta... To może tutaj. Ojejku. Źle kliknąłem. Dobra wiadomość, proszę pana. Renford A. Terwinger. Człowiek urodzony, nieznany, zmarły 1804 tu w Tarancie. Ha! To by tłumaczyło, dlaczego nie mogliśmy znaleźć informacji potwierdzającej, że mieszka w Tarancie. Czy chce pan, żebym znalazł jego nekrolog? Tak, proszę. Ach, tu jest. 15 listopada 1804. Nie wiem, czy to się to nazywa listopad, ale... Pewnie jakoś inaczej. Okej, dobra. Renford A. Terwillinger, autor książki Cenang, Groza wśród mrocznych elfów, został dziś znaleziony martwy w swoim domu. Jego śmierć nastąpiła w tajemniczych okolicznościach. Władze nawołują do dalszego śledztwa. Ojej, jakiś straszny incydent. Ta, dobra. Właśnie, jakiś straszny incydent. Właśnie mam... Właśnie, nie zastanawiam, mam nit 24. Kiedy mi to podskody 3 do 16? Ponieważ... Trzeba mi jedno wolne miejsce na... Na towarzysza. Ta, przemna. Ale to pewnie... To pewnie... Wiecie co, spróbuję jakoś wbić poziom i... Może wtedy zwerbujemy sobie nowego towarzysza. Tak. Jeszcze musimy jakiegoś mieszkańca zaczepić. Albo oficera. Gdzie mogę znaleźć egzemplarz książki Groza wśród mrocznych elfów? Tak. Dobra, spytajmy w bibliotece taranckiej. Z pewnością to nic nie ma związanego z wilkiem z podniesioną łapą, ani z Kaladonem, który jest, którego ten wilk jest herbem. Nie, nie, tak tylko insynuuję. Okej. Okay. Jeżeli się nie mylę, to jest biblioteka. Tak. Czy macie Cenang Groza wśród mrocznych elfów? Wydaje mi się, że to bardzo prawdopodobne, jednak bez karty członkowskiej, tak, tak. Tak, pieniądze za kartę członkowską. No pan teraz swobodę przeglądania wypożyczania ksiąg. Tak, to może odpowiedz mi, a to Cenang. Czy biblioteka posiada egzemplarz? Czy pan kto jest jej autorem? Renford A. Terwinger. Mhm. Przykro mi, proszę pana, nie zdołam znaleźć cena Groza wśród mrocznych elfów. Dało mi się to znaleźć. Inną propozycję, która mogłaby pana zainteresować. Konkretnie? Tytuł
książki brzmi Klątwa Cenag. Wygląda na to, że książka, że to książka o tej, której pan szukał. Przecież zachęcająco. Mogę rzucić okiem? Tak, oczywiście. Dziękuję. Dobra, zobaczmy tą książkę. Klątwa Cenag. Ja, Kendrick Walls, spróbuję na kolejnych stronach w najprostszy sposób opowiedzieć o tajemnicach otaczających Renforda A. Terwingera i jego kontrowersyjne dzieło znane jako Groza wśród mrocznych elfów. Wiele tego, co przekazuje, jest dziwne i przerażające, ale daję ci słowo jako autor i naukowiec, że to prawda. Sam zdecydujesz, czy chcesz w to uwierzyć. Renford A. Terwilliger. Urodził się 1750, w wieku 17 lat odbył bajeczną podróż do migotliwego lasu. Towarzyszył mu elfi trapper Yarem Benal. Nigdy później już go nie zwiedziano. Nie można być całkowicie pewnym przygód Terwilligera w elfim mieście Quintara, ani odkrycia mitycznego Cenag. Większość uczonych i kolekcjonerów książek zakłada, że dzieło Terwilligera to fikcja. W tamtym czasie modna była literatura fantastyczna. Koniecznie zapoznaj się z publikacją Groza wśród mrocznych elfów, aby się dowiedzieć, czy Renford mógł znaleźć w migotliwym lesie coś, co nigdy miało nie być odnalezione. Wydrukowano niewiele egzemplarzy tej książki. Do rąk odbiorców trafiło 100 kopii. 4 dni po pojawieniu się pozycji w kwitoranckich księgarniach spłonęła drukarnia. Właściciel pana Jeremiacha Gomusa znaleziono w domu brutalnie zamordowanego przez nieznanego sprawcę. 4 księgarnie, które zakupiły to wydanie, podzieliły los z drukarni. Zanim zniszczono nakład, sprzedano tylko 15 egzemplarzy. Te 15 kopii stało się natychmiast białymi krukami. Płacono za nie krocie. Po kilku miesiącach książki trafiły do szanowanych kolekcjonerów, rozsianych po całym Arkanum. Wszyscy właściciele książek uskarżali się na dziwne zdarzenia, które zaczęły występować, odkąd księgi trafiły w ich ręce. Pojawiły się przerażające odgłosy i wizje i cienie przemykające ich śladami. Pojawiły się niewyjaśnione choroby i przedwczesne śmierci. Wielu przypisywało to paranoi czy wyświechtanemu sposobowi podniesienia popytu na książki. Niestety strach okazał się uzasadniony. Wszyscy właściciele umarli w ciągu 5 lat od wydania książki, a ich wolumen skradziono, spalono lub zniszczono. W rzeczywistości każdy z nich padł ofiarą tego, co później zaczęto nazywać klątwą Cenag. Pan Terwilliger, co wydaje się dziwne, cieszył się długim życiem. Jego przekleństwa stały się owoce jego pracy. Oskarżał się o nieszczęście, o czym pisał w pamiętnikach. Poniższy urywek powstał na kilka dni przed jego śmiercią właśnie. Nigdy nie przebaczę sobie tego, co wydałem na świat. Gdybym miał odwagę, podjechałbym jeszcze raz do migotliwego lasu i rozpoczął świętą zemstę na tych złych stworzeniach, które stały się plagą naszej ziemi i ludzi. Niestety nie mam już mocy i wkrótce nadejdzie mój koniec, o który modlę się każdego dnia. Kilka miesięcy temu powiedziano mi, że nie pozostał ani jeden egzemplarz grozy wśród mrocznych elfów. Po wyczerpującym śledztwie odkryłem, że to nie koniec historii. Ostatni wolumin, o którym wiadomo, był posiadaniem Philipsa Miska, znanego zbieracza książek, i spłonął wraz z właścicielem ponad 50 lat temu. Teraz, według danych z wiarygodnego źródła, odkryłem, że syn Miska, Victor Misk z Caladonu, jest nadal w posiadaniu książki i ukrywa ją w opewie przed klątwą. Modlę się, aby zło opuściło migotliwy las. Modlę się, aby pana Miska i jego rodzinę ominęło to, co się przydarzyło wszystkim innym, którzy dotknęła klątwa Cenag. No cóż, to była zajmująca lektura. Bardzo zajmująca. Wrócę gdzieś na półkę. Zobaczmy. Kwestie orków? Nie. Może gdzieś tu jest ta książka o bogach. Historia Wyspy Rozpaczy, istocie praktyki archeologicznej, mech, dziennik, może to? Sprawdzę. Nietolerancja, wiersze, opiorna zbroja i pochodzenie, sadza od bogów, to może to? Bla 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 bla. To chyba nie. Tam powinny być jakieś obrazki. Nie, to też nie.
to jeszcze pójdę do raz do Uniwersytetu Kaladońskiego i zobaczę, może tam coś znajdę. To miał być jakiś obrazek. Więc... no nie ma nic ciekawego. Okej, wiecie co? Mój czas się skończył. Więc w następnym odcinku odwiedzimy to całe miejsce... miejsce głosów, coś takiego, co znaleźliśmy w tej... w tym sejfie, mapę. No i powoli będziemy się zbierać do Kaladonu, aby odnaleźć klątwę mrocznych elfów, klątwę Tselang, coś takiego, tą książkę. Z pewnością nie będzie to takie łatwe zadanie, ponieważ ci prześladowcy, zapewne mroczne elfy, wyprzedzają nas o całe lata, więc pewnie już zdołali dorwać tego gościa, który miał tą książkę. Ale może nie udało mi się jeszcze zniszczyć tej książki, więc mamy nadzieję. Więc dziękuję wszystkim za uwagę. No i do usłyszenia. Na razie.